Fuzja PKN Orlen i grupy LOTOS, kluczowa dla bezpieczeństwa paliwowego Polski, spowodowała powstanie istotnych ryzyk. Chodzi o uzyskanie przez Aramco uprzywilejowanej pozycji w spółce Rafineria Gdańska oraz utratę przez karpaństwa wpływu na kierunki sprzedaży około 1 produkcji benzyny i oleju napędowego. Może to zagrażać pokryciu krajowego zapotrzebowania na te produkty. Niech zwraca również uwagę narażąco niską cenę ze sprzedaży aktywów Grupy Lotos co najmniej 5 miliardów złotych poniżej szacowanej wartości. Minister aktywów państwowych nieprawidłowo sprawował w imieniu Skarbu Państwa nadzór nad procesem połączenia PKN, Oren i Grupy Lotos. Co więcej, nie dysponując wystarczającymi przesłankami, przedłożył Radzie Ministrów wniosek o wyrażenie zgody na fuzję i to w trybie nadzwyczajnym. Tym samym uniemożliwił na posiedzeniu rządu jakąkolwiek dyskusję na ten temat.